My jako samorząd miasta przystąpiliśmy do niezwykle ambitnego programu rządowego. W ramach listu intencyjnego już podjęliśmy szereg działań. Między innymi w łomżyńskim ratuszu odbywały się spotkania, dyskusje, panele na temat zastosowania elektromobilności. Gościliśmy tutaj specjalistów z całego kraju. Zastanawiamy się cały czas nad różnymi możliwościami, które są związane z elektromobilnością. Mieliśmy tutaj specjalistów w zakresie autobusów, samochodów elektrycznych, w zakresie zasilania na wodór. I muszę też Państwu powiedzieć, że w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach podpiszemy list intencyjny ze spółką Skarbu Państwa, z PGNiG-em, w zakresie właśnie współpracy, jeżeli chodzi o autobusy na gaz. Ale oczywiście to przed nami, już korespondencja została wymieniona i niebawem zaprosimy pana wiceprezesa PGNiG-u na podpisanie listu intencyjnego, bo są ogromne możliwości pozyskiwania środków właśnie na autobusy na gaz. O tym jeszcze będzie okazja powiedzieć. Jak też Państwo dobrze wiecie, na najbliższej sesji 17 października radni będą dyskutować nad wprowadzeniem, nad zakupem dwóch małych autobusów. Dzisiaj niezwykle też ważny element, bo bardzo dużo na przestrzeni ostatniego czasu w mediach pojawia się informacji na temat samochodów elektrycznych. Wiemy o tym, że jest to coś niezwykle ciekawego, coś, co na razie jest mało dostępne w naszym mieście, ale my nie boimy się nowoczesności, my chcemy być miastem nowoczesnym, stąd między innymi decyzja o podpisaniu umowy z firmą na zamontowanie dwóch punktów ładowania dla samochodów elektrycznych. Jeden punkt, tutaj jak Państwo widzicie, przy Starym Rynku, drugi na bazie MPK. Na Starym Rynku pojawiły się pewne małe, ale zarazem duże nowości. Czym my w tej chwili jedziemy? Jedziemy nowym Renault Zoe. Jest to samochód w pełni elektryczny, który nie został dostosowany z bateriami jak u niektórych producentów, tylko od początku został zaprojektowany jako auto w pełni elektryczne. Pod ratuszem stoi też ładowarka do takiego samochodu. Może jakieś szczegóły? Tak, zamontowaliśmy ładowarkę na prąd zmienny do samochodów elektrycznych na złącze typu 2. To jest standard wyznaczony przez wszystkich producentów aut elektrycznych, dzięki czemu na trasie na Mazury większość samochodów będzie mogła się naładować w tym właśnie miejscu. Jak w naszym regionie wygląda sytuacja z takimi ładowarkami? Jest ich dużo? Na Podlasiu właśnie nie ma ich dużo i to jest największy problem też rozwoju elektromobilności, bo ludzie, którzy myślą o zakupie samochodu elektrycznego, chcieliby mieć gdzie się naładować. Dzisiaj głównie są to galerie handlowe, które ze względów na standardy budynku wymagają, żeby się jednak ładowarki znalazły. Cieszy nas natomiast to, że Łomża dołączyła do grona miast gotowych na elektromobilność. Taka ładowarka generuje duży pobór prądu? Maksymalny pobór prądu to jest 22 kW na gniazdo. Dostarczone zostały tutaj dwugniazdowe, więc 44 kW maksymalnie. Natomiast ta moc się dynamicznie zmienia w zależności od tego, jak szybko możemy ładować i samochód też decyduje, ile tej energii chce pobrać w danym momencie. Takie auta elektryczne mają zbawienny wpływ na środowisko, w końcu nie emitują tych samych zanieczyszczeń, co auta z silnikiem benzynowym czy silnikiem diesla. Dokładnie tak. Dodatkowo auta elektryczne są ciche. I gdy mówimy tutaj o walce z CO2, gdy mówimy, żeby zmniejszyć ten parametr, rzeczywiście auta elektryczne nie emitują dwutlenku węgla do atmosfery, a z drugiej strony cisza, którą możecie Państwo zaobserwować nawet teraz, powoduje, że w miastach żyje się po prostu lepiej.